Siemanko kochani, z tej strony wasz komisarz Sew, który wita was serdecznie na nocnym wydaniu ziemniaczanego pola komisarza Sewa, ponieważ w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, jest już za 20 północ między wtorkiem i środą i wszyscy już żyjemy najnowszymi, jeszcze nowszymi wiadomościami od Lucasfilmu, ponieważ dostaliśmy informację, że powstaną kolejne, nowe, następne filmy gwiezdnowojenne. I zanim przejdziemy do, powiedzmy, analizowania, zastanawiania się i przypuszczania wszystkiego, co się stanie, zacznijmy od najważniejszych faktów, ponieważ z materiału, który pojawił się na oficjalnym kanale YouTube'owym Gwiezdnowojennym, dostajemy krótkie informacje dotyczące tego, iż dwójka twórców, którzy byli do tej pory odpowiedzialni za serial Gra o Tron, czyli David Benioff oraz D.B. Weiss, napiszą i wyprodukują serię filmów Gwiezdnowojennych, które będą oddzielone, odłączone, powiedzmy, od zarówno trylogii Skywalkerów, czyli poszczególnych epizodów, jak i również niedawno zapowiedzianej trylogii Ryana Johnsona. Poza tym nie dostaliśmy żadnych informacji na temat kiedy miałyby pojawić się te filmy, jak i również w jakim okresie czasowym Gwiezdnych Wojen się będą działy. I tutaj zanim zostaniemy zalani całkowicie jeszcze, powiedzmy, opiniami, sugestiami i różnym napływem emocji, zauważmy jedną kluczową rzecz, która padła w tym ogłoszeniu. I nie jest to oczywiście ważne jest to, że powstaną same filmy, aczkolwiek jest to powiedziane, że jest to seria filmów, ponieważ zarówno ja, jak i również wiele osób w internecie przy pierwszej komentarzu, czy przy pierwszej myśli zaczęło jakby od razu zakładać, że będzie to kolejna trylogia. I oczywiście od razu zaczęły tworzyć się różnego rodzaju pytania, czy tego już nie będzie za dużo. Więc po pierwsze, nie mamy powiedziane, że jest to trylogia, jest to seria filmów. 2, 3, 4, 5, 6, nie wiadomo, musimy poczekać. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę napięty grafik, czy pracę dwójki tych autorów przy Grze o Tron, jeszcze trochę nam przyjdzie poczekać na premierę tego filmu i na pewno jest, że nie dostaniemy absolutnie tych dzieł w momencie, kiedy nie zakończy się, powiedzmy, nasza najnowsza trylogia Gwiezdnowojenna, czyli premiera epizodu 9. Więc tutaj można spokojnie założyć, że po epizodzie 9 ród Skywalkerów na jakiś czas odpocznie i nie dostaniemy kolejnych numerków przez jeszcze dłuższy czas, więc tak naprawdę na polu bitwy zostaje nam tylko i wyłącznie niedawno zapowiedziana trylogia Ryana Johnsona, która pewnie w jakiś sposób będzie współdzieliła czas, nazwijmy to antenowy, z naszymi nowo zapowiedzianymi filmami. Jednakże ktoś może od razu zakrzyknąć, że hojże, hejże, Sef, ale co ze spin-offami? No właśnie, to jest ciekawa rzecz, ponieważ spin-offy oczywiście przechodziły dosyć mocne turbulencje do tej pory, jeżeli chodzi o Lucasfilmu, i tu jest zastanawiające, tu już wchodzimy w pewne rodzaju dywagacji i zastanawiamy się, bo co jeżeli, powiedzmy, nasza dwójka twórców, i zauważmy, podkreślmy jeszcze raz, która została zatrudniona po to, żeby napisać i wyprodukować, a nie wyreżyserować, serię filmów Gwiezdnowojennych. Co jeżeli jest to nowe spojrzenie na spin-offy? Co jeżeli, powiedzmy, teraz jakby pojedyncze podejście do każdego dzieła nie sprawdziło się do końca, no co widzieliśmy po przykładzie Łotra 1, czy teraz Hanna Solo i wszelkie rodzaju perturbacje? Co jeżeli włodarze Lucasfilmu stwierdzili, dobra, weźmy dwóch kolesi, którzy znają się mniej więcej na swojej robocie, niech napiszą serię różnego rodzaju filmów i niech oni po prostu pilnują, żeby to było dobrze robione. Oznaczałoby to może nie do końca koniec spin-offów, aczkolwiek koniec w ich formie, jaką do tej pory znamy, gdzie jakby każdy film jest osobno trzymany, osobno się dzieje, osobno jest reżyserowany i tak dalej, i tutaj mielibyśmy, powiedzmy, odgórne nadzorowanie tejże filmu. Jednakże z drugiej strony trzeba sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy te filmy na pewno zadziałają, czy, powiedzmy, będą wyświetlane na dużym ekranie. Bowiem pamiętajmy, że już teraz w produkcji jest serial Gwiezdnowojenny na potrzeby platformy streamingowej, którą Disney będzie sobie tworzył. I tutaj jest jedna ważna rzecz. Co jeżeli Disney chce agresywnie, czy bardzo intensywnie próbować walczyć z konkurencją w postaci HBO, Netflixa czy Amazona i stworzyć serię filmów na mały ekran? Biorąc pod uwagę dorobek naszych panów z Gry o Tron, mają już doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcje telewizyjne, więc nie byłoby chyba dla nich problemem zrobić, powiedzmy, serial, może nie serial, przepraszam, film na potrzeby takiej platformy streamingowej. Więc tutaj tak naprawdę musimy jeszcze poczekać, bo też nie jest do końca powiedziane, że seria filmów musi trafić do kin. No i z tym poczekaniem, powiedzmy, trochę nam zejdzie z jednej prostej, zasadniczej przyczyny, ponieważ nasi twórcy sami powiedzieli w swoim, powiedzmy, jakby memo, czy jakby swoim komentarzu do tego całego newsa, że muszą na razie zakończyć pracę nad Grą o Tron. Gra o Tron pojawi nam się finalny sezon w przyszłym roku, z tego co kojarzę, czyli w 2019 roku, i wtedy dopiero tak naprawdę oni będą mogli usiąść, no, do napisania scenariusza. Czy to będzie do jednego filmu, czy do całej serii naraz, nie wiem, aczkolwiek trochę czasu im to zajmie. Tak więc najprędzej, moim zdaniem, tak naprawdę
pierwszy, chociaż minimalnie realistyczny termin to jest 2021 rok lub 2022. Też pytanie oczywiście, jak to wszystko zostanie połączone marketingowo, czy jakby co dotyczy wypuszczenia tego wszystkiego z innymi dziełami, czy to zarówno z serialem aktorskim, ale przede wszystkim z trylogią Ryana Johnsona i ewentualnie spin-offami. I największą oczywiście zagadką i największym polem do spekulacji dla wszystkich fanów jest oczywiście tematyka tych filmów, czyli gdzie one mają się dziać. Jedyne co wiemy, że tak jak trylogia Ryana Johnsona, będzie to oddzielne zarówno od przygód, powiedzmy, Skywalkerów w poszczególnych numerkach tak zwanych, jak i również od samego Ryana Johnsona. Więc i jeszcze fakt tego, że jest to seria filmów, czyli nie wiemy, ile konkretnie ich będzie, sprawia, że no kurde, wyobraźnia idzie całkowicie bujna i tak naprawdę tutaj można teraz tylko i wyłącznie otworzyć sobie dobre piwo i zastanawiać sobie i dumać i nic więcej, bo nie wiemy, jaki sposób to będzie, jak bardzo te filmy będą się łączyły, czy będą współdzieliły głównych bohaterów, jakieś wątki, nie wiemy i tutaj niestety jeszcze prawdopodobnie długo będziemy musieli poczekać. No ale jednakże tutaj oczywiście te wszystkie dywagacje sprowadzają nam się do jednej rzeczy, do rzeczy, która najbardziej będzie dzieliła fanów i która już teraz rozgrzewa internet do czerwoności, bo czy nie jest za dużo? Momentalnie pojawiły się różnego rodzaju komentarze, że po co kolejne Gwiezdne Wojny, po co kolejne filmy, czy tam trylogia, czy ileś części, skoro jeszcze nie skończyliśmy trylogii, powiedzmy, standardowej. Jeszcze nie skończyliśmy spin-offów, jeszcze nie zapowiedziano nam trzeciego spin-offu, jak i również Ryan Johnson dopiero zaczyna, powiedzmy, wstępne prace nad swoją trylogią. Więc po co jeszcze wrzucać te Gwiezdne Wojny? Po to, żeby były. Znaczy się, zrozumcie, o co mi chodzi. Tak długo, jak Gwiezdne Wojny wychodzą i wychodzą one w dobrej jakości, a jak na razie, wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale uważam, że wychodzą w dobrej jakości, jeżeli chodzi o filmy, i tak długo, jak prywatnie naprawdę będą według mnie pojawiały się raz do roku, najlepiej na święta, ja będę szczęśliwy. Bo mimo wszystko ja ufam, powiedzmy, Disneyowi, przez co teraz pewnie wiele osób nie odsubskrybuje, ale jednakże uważam, że jest to firma, która zna się na swojej robocie, która potrafi wyciągać pewne wnioski ze swoich błędów i zna się na tyle, na tym całym swoim fachu, że potrafi zarówno z jednej strony zyskiwać na tym oczywiście jako firma, ale z drugiej strony serwować jak najbardziej sążny produkt, który zadowoli no przynajmniej część, dużą część fanów. I naprawdę cieszę się, może nie wyglądam bardzo optymistycznie i super fajnie, ale uwierzcie mi, już chyba ponad 14-16 godzin jestem na nogach i marzę tylko o tym, żeby jak najszybciej skończyć nagrywanie i zmontować to i puścić to dla Was, ale jestem dobrej myśli, czekam na informacje więcej, zobaczymy, co się pojawi w Star Wars Show, które w czwartek będzie znowu na YouTubie dostępne Gwiezdnowojennym i tak naprawdę trzymam kciuki, bo Gwiezdne Wojny rozwijające się, to fajne Gwiezdne Wojny, to więcej fanów prawdopodobnie i więcej radości dla nas wszystkim w życiu codziennym. Tak więc standardowo oczywiście zachęcam do komentowania zarówno pod tym filmem tutaj w sekcji komentarzy, jak i na Facebooku i standardowo do subowania, odsubowania, lajkowania, dislajkowania, komentowania, niekomentowania, a szczególnie udostępniania lub nieudostępniania. Z tej strony Wasz komisarz Sef, bardzo już zmęczony, sorry za ewentualny chaos w tym materiale, mam nadzieję, że coś się dało zrozumieć. Niech moc będzie z Wami i do następnego razu. Na razie, cześć!